Siema arcyświry, jesteśmy u nas na łódzkim torze RC. Remont już prawie skończony. Już prawie wszystko zrobione, nitka jest zrobiona. No jest jeszcze kilka drobnych rzeczy do poprawy, do zrobienia, ale tor już praktycznie jest zrobiony, tak? Pozostały drobnostki, coś poukładać. Czekamy też na deszcz, aby spadł, bo nawierzchnia jest taka sypka, jakby się po piaskownicy jeździło. Ale już podest jest. Już się chłopaki rozjechali, naprawdę kawał pięknej roboty dzisiaj zrobili. Tutaj jeszcze kilka osób zostało. Zaraz wam pokażę. Dzień dobry, pomachajcie, jesteście na TikToku. Super. To jest nasz nowy użytkownik toru, przedstaw się wszystkim. Jestem gołębiem RC, mam trofika, próbuję jeździć, nie udaje mi się to, psuję trofika, naprawiam trofika jeszcze. Jest razem z kolegą, ty masz model jakiś? Mam crawlera Apofina z mostami Adventure z HPI. A, ale ty masz przeprawówkę bardziej, tak? Aha, no to nie na ten tor. Ale posłuchajcie, przyszedł, on też jest użytkownikiem TikToka i przyszedł tu z TikToka i pomagał. I wiecie co, naprawdę dla niego wielkie brawa, bo wielu nie przyszło młodych, a tu młody przyszedł, pierwszy raz pomagał i naprawdę dla nich dwójki wielkie brawa. A tutaj macie spalinę. Chłopaki regulują spalinę. Darek mistrz tuningu spalin. I Piotrek i jego model. Regulują silnik obroty, bo coś jest nie tak. Tu jest spalinka. A tutaj leży mój elektryk na próbę dzisiaj na torze. Rozdziewiczenie nowej nitki. To jest mój elektryk. O, chłopaki poszli pojeździć swoim HPI Trophy Tragi, jak to się mówi, wszystko jedno. Ja wam pokażę nitkę, teraz jaką mamy nową. Tam oczywiście mamy podest. Tu jest podest, to jest usypana ziemia, przykryta wykładziną. No i zaczniemy od prostej, tak? Tu jest taki pit stop, że można wjechać modelami. Tu jest prosta. A zresztą wejdę na ten, na nasyp, to wam pokażę. Przy okazji zobaczycie, jak to się nazwał, gołąb RC, jak jeździ, młody. Także wejdziemy, popatrzymy sobie, jak on jedzie, jak mu idzie. To są jego pierwsze kroki na torze. Jedzie swoim trofikiem, widzicie, jest prosta. Tam jest wiraż, musi popadać, po prostu jest taka teraz sypka nawierzchnia, tak wina nie zdążyła się związać i jest w pewien sposób trochę tragicznie dojazd, ale to będzie okej. Widzicie, tam jest taki garbik fajny, hopka. No i tu hopa, przeskoczy. No. Ale stanął na kołach. Ale coś poszło. O. Oj, Ośka wypadł. Coś mu się urwało. Więc widzicie, tam po tej hopie jest taki zakręt, stolik, tu taki garbik. Potem idziemy, tu jest taki pięciopak. Trzeba się nauczyć go przejeżdżać. Tutaj znowu zawracamy taki garbik, tam macie słońce, w ogóle nad naszym torem jest najpiękniejszy zachód słońca nad wszystkimi torami. Nie ma nigdzie takiego zachodu słońca nad torami jak u nas w Łodzi. No i tutaj z powrotem. Tor się trochę powiększył do tego, co było poprzednio, jest większy. Trochę poszło w tamtą stronę. No i trzeba się nauczyć go jeździć, mówię, no na razie nawierzchnia. Najlepiej, jak mówię, no w czwartek dopiero ma popadać, ta glina musi się trochę związać. Teraz to przypomina co nieco piaskownicę i przyczepność jest zerowa. A jeszcze jak jeździmy na łysych oponach. Ile to leci? Co wy tu mi piszecie? Posłuchajcie. Dawaj. Ile to leci? Posłuchaj, w zależności jakie baterie włożysz, to i pewnie na, jakby się tam dało kombo na 6S, spokojnie ze 100, 120 może by poleciało. Ale na to, że nie są najważniejsze prędkości, powiedzmy jak się bagusami jeździ się na takich bateriach 4S. Takich, powiedzmy, jak na zawodach się jeździ, to bagus gdzieś tu na końcu prostej może i modele mają koło 80 km na godzinę, tak? Koło 80. Może trochę mniej, może trochę więcej, zależy. No i mówię, właśnie mówię, był teraz przez cały weekend remont toru. Gro już wszystkiego zostało zrobione. Największe podziękowania to uważam, że się należą naszemu kierownikowi budowy, Kubie. Chłopak się trochę stresował, ale się pięknie wywiązał ze swojej roboty. Na pewno Tomek, Przemek, Patryk,
i wiele, wiele innych osób. Nie będę wymieniał wszystkich, było naprawdę, powiem wam, naprawdę w tym roku przyszło sporo osób pomagać. No i mówię, przyszły też nowe osoby, też pomagali. I powiem wam, dla tych młodych chłopaków brawo i niech się wszyscy młodzi wstydzą, którzy jeżdżą, korzystają z torów, a nawet nie zawitali przebudowę. Oni wpadli i pomogli, tak? I dla nich brawo, naprawdę wielkie brawa dla tych chłopaków, taki kciuk dla nich, że wpadli. Tutaj mówię, chłopaki cały czas walczą ze spaliną. Będzie przygazowanie spaliny. Regulują silnik. Głośno jest, nie wiem, czy coś słyszycie. Hej, hej. A zaraz będzie Piotrek trochę testował spalinę. Hej, hej, Modliszek 09, hej. No, nadal regulują. Właśnie nie mam druta, tak pod numerkami, to co? Jak zwykle muszę przyjść z pomocą. No pewnie, że mam do HB, tak? Tylko jak wiesz, jak mi zgubicie, to ręka, noga musi na ścianie. Damy chłopakom klucze. Moment. Masz, poszukaj sobie, któryś z tych pasuje. Ma wrócić. Pisze wróć. Bo to jest cenny kluczyk. No, cały czas regulują. Piotrek to wiecznie walczy ze swoimi spalinami. Nie wiecznie. Ile przychodzi na tor i tych spalin ma... Nie, ten kluczyk będzie zły. Czy do siebie? Bo to jest od HB, tak? Daj, to jest ten od HPI, co ja mam. Poczekaj, zaraz go wyciągnę. Daj, daj. Nie, ten nie. Pokażę, gdzie tu jest ten kluczyk. To będzie nie ten. Nie ten. To musi pasować. Chwila. Może gdzie jest mój kluczyk od HPI? Gdzie jest twój kluczyk od HPI? No właśnie, gdzie jest mój kluczyk od HPI? Gdzie mi zginął? To ty wiesz. O, ty, no ja go jeszcze miałem niedawno. No będą nie. Jaja. Kurde blat. Jest. Ty, no zginął mi kluczyk. No jaja. I zginął mi kluczyk. Bardzo ważny kluczyk. Cholera jasna. Gdzie ja go wrzuciłem? Zaraz zobaczę, może w tamtej torbie jest. No dobra, pokazałem wam mój nasz tor tutaj, nas tu wszystkich, piękny łódzki, zapraszamy was. Dziękuję, że odwiedziliście nas. Gdzie ten tor? Ten tor znajduje się w Łodzi, tak? I najpiękniejszy zachód słońca nad torami w Polsce. Także możecie wpadać, zapraszamy. A na ten czas żegnam się z wami i sayonara, moje drogie robaczki.